mieliśmy daleko posunięte ustalenia poprzedniej kadencji co do wykupu gruntów, co do realizacji tegoż przedsięwzięcia, natomiast na skutek tego, że samorząd się nie wywiązał z tych zobowiązań, sprawa utknęła i dziś po prostu postanowiliśmy uzgodnić dalszy ciąg działań właśnie w tym względzie, po to, żeby obietnice wcześniej złożone rzeczywiście zrealizować. Planowana ścieżka rowerowa z Dolaszewa do Piły ma mieć długość niemal 3 km. Gmina Szydłowo zobowiązała się do wykupu gruntów leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej, a niezbędnych pod budowę tej trasy. Jednak nie wywiązała się z tego zobowiązania. Dziś jednak z ust nowego wójta Tobiasza Wiesiołka padła deklaracja, że grunty te zostaną wykupione jeszcze w tym roku. To oznacza, że budowa trasy rowerowej rozpoczęłaby się w roku przyszłym. Wojciech Jankowiak zapowiedział także modernizację skrzyżowania w Dolaszewie. Choć początkowo prace szacowano na ponad 1 000 000 zł, to teraz szacuje się je na ponad 5 milionów. Przy dobrym scenariuszu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, roboty na skrzyżowaniu mogłyby rozpocząć się jeszcze w tym roku.